Dzień dobry Państwu, telewizja w Polsce.pl. Gorące pytania. Proszę Państwa, 13 kwietnia prezes Trybunału Konstytucyjnego pani Julia Przyłębska ogłosiła orzeczenie w sprawie zgodności z konstytucją ustawy, która określa, że po upływie kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich, kontynuując swoją działalność do momentu, kiedy zostanie wybrany nowy rzecznik. Zobaczmy ten moment. Artykuł 3 ustęp 6 ustawy z dnia 15 lipca 1987 roku o Rzeczniku Praw Obywatelskich jest niezgodny z artykułem 209 ustęp 1 w związku z artykułem 2 i w związku z artykułem 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Punkt 2. Przepis wymieniony w części pierwszej traci moc obowiązującą po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia orzeczenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Orzeczenie zapadło jednogłośnie. I w związku z tym zadajemy pytanie, co dalej z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, ponieważ zapadła taka cisza, właściwie nic nie wiemy o tym, co parlament zamierza z tym wszystkim zrobić, i porozmawiamy o tym z panią profesor Anną Łabno, konstytucjonalistką z Uniwersytetu Śląskiego, z Katedry Prawa i Administracji. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Porozmawiamy także w ogóle o konstytucji, ale najpierw skupmy się na tym przepisie. Pani profesor, no i jakie wyjścia z tej sytuacji? Oczywiście musi być zmieniona ustawa, która określi, co się dzieje, jeżeli po upływie kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich nie mamy nowego rzecznika. Jakie pani widzi możliwości i scenariusze takie, żeby to było zgodne z konstytucją? No to praktycznie rzecz biorąc jest chyba tylko jeden, a mianowicie wybór rzecznika, bo wtedy oczywiście wykonane zostanie postanowienie, to znaczy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, że przepis obecnie obowiązujący jest z konstytucją sprzeczny. Wybór zatem rzecznika, natomiast na przyszłość mogą być podjęte rozwiązania w drodze ustawy, ale one musiałyby zmierzać tylko w takim kierunku, żeby wybór rzecznika następował na tyle wcześniej, by nie było żadnej sytuacji takiego swoistego bezkrólewia, jak moglibyśmy to obrazowo określić, to znaczy, by nie doszło do tego, co jest także dziś, a mianowicie sytuacji, gdy kadencja rzecznika upłynęła, a nie mamy wybranego nowego. Bo orzeczenie Trybunału jest jednoznaczne. Sytuacja, która jeszcze stale jest obowiązująca na przyszłość, jest wykluczona w ogóle jako z istoty sprzeczna z konstytucją, a zatem rozwiązania ustawowe powinny, jak sądzę, pójść w tym kierunku, aby do tego właśnie nigdy nie dochodziło, czyli na tyle szybko podjęte musiałyby być działania zmierzające do powołania nowego, ażeby z chwilą zakończenia kadencji urząd obejmował nowy rzecznik. No, w sumie można powiedzieć, że właściwie nowy rzecznik powinien być wybierany tuż po wyborze swojego poprzednika, no bo przy tym stanie prawnym, który do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego obowiązywał, to można byłoby założyć, że Rzecznik Praw Obywatelskich będzie do kolejnych wyborów, kiedy być może zmieni się sytuacja w Senacie, prawda? Czyli tak jakby druga kadencja nieformalna. Ale pani profesor, no dobrze, ale co to jest zgoda Senatu? Bo mamy zapisane w tej ustawie, w konstytucji, że jest za zgodą Senatu powoływany, to znaczy wybierany przez Sejm jest Rzecznik Praw Obywatelskich i musi uzyskać zgodę Senatu. I to jest interpretowane w ten sposób, że zgoda Senatu to jest ta zwykła większość, czyli 51 senatorów musi się opowiedzieć za tą kandydaturą. No jako jedno z rozwiązań jest proponowane, żeby jeżeli nie znajdzie się 2/3 do odrzucenia kandydatury zatwierdzonej przez Sejm, czyli tak zwana większość kwalifikowana, no to wtedy uznaje się, że jest zgoda Senatu. Czy takie rozwiązanie może w ogóle wejść w grę? No ono jest atrakcyjne z punktu widzenia bieżących spraw i, że tak powiem, załatwienia tego problemu. Natomiast obawiam się bardzo poważnych perturbacji w związku z tym, że przecież konstytucja mówi wyraźnie o zgodzie.
a zgoda oznacza akceptację jednoznacznie wyrażoną, a nie sytuację, którą tutaj pani redaktor wskazała, będącą no takim swoistym, no nazwijmy to jednak wybiegiem. To jest rozwiązanie, które w moim przekonaniu nie spełnia warunku zgody. Zgoda to jest czynne wyrażenie akceptacji dla konkretnego rozwiązania i do tej pory zawsze tak było rozumiane i nie bardzo sobie mogę wyobrazić, by to rozumienie mogło ulec zmianie. Jeśli chcielibyśmy wprowadzać takie rozwiązanie, o którym pani redaktor przed chwilą mówiła, to ono musi być jednoznacznie w konstytucji wyrażone. I takie rozwiązania się pojawiają, na przykład gdy chodzi o weto zawieszające Senatu w procedurze ustawodawczej. Ale to jest zupełnie inna płaszczyzna rozważań i analizy konstytucji, ponieważ z założenia weto Senatu ma charakter zawieszający i nie oczekujemy wcale zgody. Ona, jeżeli będzie wyrażona, to dobrze. Jeśli nie będzie wyrażona w taki sposób właśnie, jak to przepis konstytucji dzisiaj stanowi, no to wobec tego jest zupełnie inna sytuacja. Właśnie o to chodzi w procedurze ustawodawczej, by Senat albo się zgodził, albo się nie zgodził, a wtedy Sejm może odrzucić to weto. To jest inne zupełnie rozwiązanie oparte na innym mechanizmie, mające zupełnie inne źródła ustrojowe, doktrynalne, no także historyczne. W związku z tym to jest inne zagadnienie, jak uważam. Natomiast kwestia znalezienia rozwiązania w obecnej sytuacji, to w moim przekonaniu tylko, tak jak powiedziałam, wybór rzecznika. Natomiast na przyszłość ustawa może przewidywać znacznie wcześniejsze niż to dzisiaj wynika z regulaminu Sejmu, rozpoczęcie procedury poszukiwania, że tak powiem, rzecznika, ustalania tej osoby, przeprowadzenia tych wszystkich czynności, które przecież mogą być zastosowane. Natomiast przepis dotyczący rzecznika, a także przecież pojawiający się w odniesieniu do innych urzędów, bardzo zresztą istotnych, w naszej konstytucji przewidywany, domaga się zgody. Zgoda to jest zupełnie inna konstrukcja. To nie chodzi o to, czy Senat zablokuje, czy zahamuje, czy nie zahamuje. To chodzi o to, że Senat ma wyrazić zgodę. No właśnie. Zgoda zawsze to samo. Trudno sobie wyobrazić w sytuacji, kiedy inna jest większość w Senacie, opozycja ma większość w Senacie, inna większość w parlamencie, żeby do takiej zgody doszło. Mamy już trzeciego kandydata, dwóch poprzednich zostało przez najpierw Sejm, a potem przez Senat odrzuconych. I teraz właściwie no, jedynym wyjściem, żeby w tym terminie, który określił Trybunał Konstytucyjny, czyli już mniej niż 3 miesiące zmieścić się, to jest rzeczywiście wybór nowego Rzecznika Praw Obywatelskich i to jest pytanie, co się stanie, jaką decyzję podejmie Senat w sprawie pana Wróblewskiego, który już został przez Sejm przegłosowany, a jeżeli nie zatwierdzi tej kandydatury, czy uda się wyłonić takiego kandydata, który zyska i zgodę Sejmu, i zgodę Senatu. Ale pani profesor, przecież ta konstrukcja z 5-letnią kadencją to była po to, żeby tak jakby no, nie zachodziła na kadencję Sejmu, prawda? Żeby no, jak się zmieni większość sejmowa, żeby jednak ten rzecznik pozostał. No tutaj mamy bardzo duże opóźnienie i właściwie nam tą całą konstrukcję to wszystko kładzie. Ale ja chciałam zapytać, jak to jest w przypadku innych organów państwa, które mają określone kadencje, bo w przypadku prezydenta to mamy to dokładnie określone, prawda? Tutaj nie ma żadnych wątpliwości, co się dzieje, jeżeli się kończy kadencja z różnych powodów prezydenta. Mamy także to określone w przypadku prezesa Sądu Najwyższego. Ale jak to jest w przypadku innych? Czy tak jak jest z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, na przykład prezes Najwyższej Izby Kontroli, czy inne tego rodzaju urzędy, które mają kadencyjność zapisane w konstytucji? Mechanizm jest podobny. Mechanizm jest podobny, ponieważ nawet jeśli szczegóły się różnią, to one nie są tu istotne, ponieważ kadencja kończy się zgodnie z upływem terminu przewidzianego w konstytucji, a ustawy przewidują kontynuację wykonywania funkcji.
i problem jest podobnej natury, bo przecież istota rzeczy pozostaje. No ale w przypadku prezydenta, pani profesor, nie ma czegoś takiego, ale jak kontynuacja. To jest zupełnie inna sprawa. Właśnie. Prezydenta nie możemy w ogóle w ten zakres włączać, ponieważ to jest przecież podmiot wybierany w analogiczny sposób jak Sejm, o takim samym mechanizmie. I to jest problem innej zupełnie natury, a poza tym przypomnijmy sobie kłopoty w ubiegłym roku właśnie związane z sytuacją, przecież tej kadencji przedłużyć się nie da, a równocześnie żadnego następcy nie ma, bo żadna z okoliczności przewidywanych konstytucją nie obejmuje takiego przypadku. I to jest oczywiste zupełnie, ponieważ uprawnienia podmiotu, który ma legitymację powszechną wynikającą z wyborów powszechnych, nie można wejść od tak sobie, bo ustawa coś postanowi. No ale w przypadku na przykład pierwszego prezesa Sądu Najwyższego już jest określone, jak się dokonuje kontynuacja tego urzędu w momencie, kiedy jeszcze nie jest wybrany następca. Ale to jest inna sytuacja. Ja w tej chwili nie będę wchodziła w szczegóły wynikające ze specyfiki, z charakteru władzy sądowniczej, stosunków pomiędzy wykonawczą a sądowniczą, bo byśmy musieli ten wywód bardzo pogłębić. I tu nie dostrzegałabym żadnych problemów ustrojowych. Natomiast w pozostałych przypadkach, jeśli mówimy o zgodzie, prawda, która jest potrzebna, zwłaszcza w przypadku takiego organu przecież jak prezes Najwyższej Izby Kontroli, gdzie także mamy uregulowane współdziałanie pomiędzy Sejmem i Senatem. To jest odrębne zagadnienie i pierwszy prezes Sądu Najwyższego również. To są zupełnie inne mechanizmy powoływania. Natomiast gdy chodzi o udział dwóch izb parlamentu, to jest to odrębna metoda, odrębne założenie dla powołania pewnych podmiotów, dla których oczekuje się ustaleń politycznych wzajemnie akceptujących. Pani profesor, w 2017 roku została wykonana ankieta konstytucyjna. W 20-lecie konstytucji pani brała udział w pracach tego zespołu, który ją przygotowywał. I chyba wtedy takim najbardziej dominującym wnioskiem było to, że polską konstytucję należy dostosować do naszej obecności w Unii Europejskiej, że te przepisy nie są precyzyjne, nie odpowiadają temu, co się w Unii i w naszych stosunkach z Unią dzieje. Ale chciałam zapytać panią o taką sprawę. W ciągu krótkiego czasu, ostatnio, dwie bulwersujące sprawy znalazły swój końcowy efekt w Trybunale Konstytucyjnym. Pierwsze to aborcja eugeniczna, drugie kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich. Czy w tej naszej konstytucji z 2017 roku, z 1997 roku jest jeszcze więcej takich pułapek, które mogą w najbliższym czasie się ujawnić? No bo tutaj ewidentnie, jak mówiła pani profesor Grabowska, to był przepis ewidentnie sprzeczny z konstytucją i wszyscy się teraz dziwią, że ta sprzeczność wcześniej nie została wyeliminowana. Mamy takie sprzeczności konstytucji z ustawami. Konstytucja daje delegację do ustawowego stwierdzania pewnych spraw, ale czy więcej takich kwiatków będziemy mieli? No trudno tak powiedzieć, dlatego że jedno trzeba powiedzieć, że konstytucja ma lat 30. Okoliczności jej uchwalania i sytuacja dzisiejsza to są zupełnie dwa różne światy. Nie czas i nie miejsce pewnie na wyjaśnianie tego, natomiast przypuszczam, że to ma istotne znaczenie. Natomiast jak z tego wybrnąć? No to wymaga właśnie tego, co zresztą twórcy konstytucji zakładali, bo jak się prześledzi tok myślenia uczestników, członków komisji zgromadzenia, to u podstaw takich rozwiązań jak to, które teraz zostało zakwestionowane, leży porozumienie, zgoda. Przy czym ja na jedno chciałabym zwrócić uwagę. Ta sama zgoda nie jest sama w sobie rozwiązaniem niewłaściwym. Rzecznik jest specyficznym organem. Jeżeli mamy dwie izby, no to wypadałoby, żeby one współdziałały w powołaniu tego rzecznika. Ono jest tutaj w podtekście założone. Niewątpliwie tak. Wadliwość polega na tym, że
mimo upływu kadencji podmiot, nie mając umocowania, swoje uprawnienia wykonuje. To jest istota rzeczy. Więc dlatego ja powiedziałam na wstępie, że musielibyśmy przesunąć proces powoływania rzecznika na czas. I musimy w tym momencie, pani profesor, skończyć. Rozumiem, że wraz z orzeczeniem Trybunału już ostatni rzecznik praw obywatelskich tych uprawnień nie wykonuje, tylko zajmuje się administrowaniem i kierowaniem tym biurem, więc tutaj mamy sprawę jasną. Dziękuję bardzo. Pani profesor Anna Łabno, konstytucjonalistka z Uniwersytetu Śląskiego, była państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję, pani profesor. A państwa proszę, żeby państwo z nami zostali. Wrócimy za parę minut.